Kalendarium. Zbiór wydarzeń historycznych. Zostaw subskrypcję, łapkę oraz komentarz. Codziennie nowy odcinek. Część pierwsza. Kartki z kalendarza Polska. Rok 1660. Czwarta wojna polsko-ruska. Wojska rosyjskie pod wodzą Iwana Chowańskiego zdobyły i spaliły Białą Podlaską. W roku 1919 Naczelna Rada Ludowa objęła władzę na terenach odbitych Niemcom podczas Powstania Wielkopolskiego. Rok 1922 to wybory do Sejmu Litwy Środkowej. W roku 1938 w Białej Krakowskiej aresztowano jednego z najgroźniejszych polskich przestępców międzywojennych, Nikifora Maruszeczkę. W roku 1944 oddział KDW KGAK dokonał w Aninie nieudanego zamachu na gubernatora dystryktu warszawskiego Ludwika Fischera. W czasie akcji rannych zostało 9 członków jego konwoju. W roku 1947 przed Sądem Okręgowym w Gdańsku rozpoczął się drugi proces załogi Stutthofu. Proces załogi Stutthofu to 4 duże procesy członków załogi niemieckiego obozu koncentracyjnego Stutthof przed sądami polskimi oraz kilka procesów pojedynczych członków załogi obozu przed sądami innych państw. W sumie osądzono niewielki procent zbrodniarzy z liczącej 2000 ludzi załogi Stutthofu. W roku 1965 Melchior Wańkowicz, mający do odbycia 1,5-roczną karę pozbawienia wolności za współpracę z Radiem Wolna Europa, spotkał się z Władysławem Gomułką. Rok 1999 to premiera komedii sensacyjnej Killerów dwóch w reżyserii Juliusza Machulskiego. Kalendarium. Zbiór wydarzeń historycznych. Zostaw subskrypcję, łapkę oraz komentarz. Codziennie nowy odcinek. Część druga. Kartki z kalendarza Świat. W roku 1488 utworzono królewską holenderską marynarkę wojenną. Jest to marynarka wojenna Holandii, będąca częścią holenderskich sił zbrojnych. Banderę okrętów stanowi flaga narodowa. Personel liczy około 10 tysięcy ludzi. W roku 1800 we Francji odnaleziono wychowanego przez dzikie zwierzęta chłopca z Averion. Jest to jedno z najsłynniejszych dzikich dzieci. Znaleziony we Francji niedaleko miasteczka Saint-Serin-sur-Rance w departamencie Averon w dniu 8 stycznia 1800 roku. Wcześniej był dwukrotnie schwytany w sąsiednim departamencie Tarn, ale za każdym razem uciekał. Szacowano, że w 1800 roku miał około 12 lat. Przebywał w lesie i był prawdopodobnie wychowywany przez zwierzęta. Na jego ciele naliczono około 40 blizn. Chłopiec nie umiał mówić i zachowywał się jak dzikie zwierzę. Na rozkaz ministra spraw wewnętrznych Luciana Bonaparte został przywieziony do Paryża, gdzie zajmował się nim przez wiele lat Jean-Marc Gaspard Itard, francuski lekarz specjalizujący się w leczeniu głuchoniemych. Opisy sukcesów i porażek wychowawczych, które odnotował Itard, miały wpływ na teorię i praktykę wychowania oraz wniosły nowe dane do dyskusji nad dylematem natura czy wychowanie. Rok 1815 to wojna brytyjsko-amerykańska. Zwycięstwo wojsk amerykańskich w bitwie pod Nowym Orleanem. W roku 1867 czarnoskórzy mężczyźni uzyskali prawa wyborcze w dystrykcie Kolumbii. Rok 1877 to wojna o Black Hills. Zwycięstwo armii amerykańskiej nad Indianami w bitwie pod Wolf Mountain. Było to starcie zbrojne pomiędzy wojskami Stanów Zjednoczonych wspieranymi przez indiańskich zwiadowców a plemionami Lakotów i Cheyenne'ów. Bitwa była częścią wojny o Góry Czarne. W roku 1918 prezydent USA Woodrow Wilson przedstawił swój 14-punktowy plan pokojowy, z których 13 mówił o utworzeniu niepodległego państwa polskiego. W roku 1940 w Bale Labs w USA zbudowano maszynę liczącą Complex Number Calculators. W roku 1993 serbscy zamachowcy zastrzelili wicepremiera Bośni i Hercegowiny Hakija Turajlicia. W roku 2010 na granicy między Kongo a Angolą został ostrzelany autokar, którym piłkarska reprezentacja Togo jechała na rozgrywany w Angolii turniej o Puchar Narodów Afryki. W wyniku ataku zginęły 3 osoby, a 8 zostało rannych. W roku 2015 zakończyła się trwająca od 3 stycznia masakra ludności w Baga i okolicznych miejscowościach w nigeryjskim stanie Borno, dokonana przez islamskich terrorystów z Boko Haram po tym, jak zajęli tamtejszą strategiczną bazę wojskową.
Zginęło od 100 do 2 tysięcy osób, a około 10 tysięcy straciło dach nad głową z powodu spalenia domów przez napastników. W roku 2020 Iran wystrzelił 22 pociski balistyczne na amerykańskie bazy Al-Asad i Aribil w północnym Iraku w odwecie za zabicie przez Amerykanów 3 stycznia w Bagdadzie generała i dowódcy sił Soleimaniego. Tego samego roku 176 osób zginęło w wyniku zestrzelenia samolotu pasażerskiego Boeing 737-800 przez irańskie wojsko w Teheranie. Samolot należał do linii Ukraine International Airlines, do którego doszło 8 stycznia 2020 roku w Szachrajn, 17 km od Teheranu, około godziny 6.18 i został zastrzelony przez irańską obronę przeciwlotniczą. Kalendarium. Zbiór wydarzeń historycznych. Zostaw subskrypcję, łapkę oraz komentarz. Codziennie nowy odcinek.